Oczywiście nie będę tu mówił o tych najbardziej oczywistych rzeczach, takich jak nauka składni jakiegoś języka, na przykład Java, ale powiem o tych najbardziej istotnych, które pozwolą ci wejść w świat programowania i zostać w nim najdłużej. Zapraszam. Cześć, witam Cię w kolejnym vlogu na moim kanale. Ja nazywam się Mateusz Dąbrowski. Jeśli chciałbyś obejrzeć poprzednie vlogi, to zapraszam tutaj, gdzieś jest podlinkowana playlista z vlogami. Natomiast dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, od czego warto zacząć naukę albo w jaki sposób zacząć naukę programowania. Pierwsza rzecz, jaką powinieneś zrobić, gdy już nauczysz się tych podstaw jakiegoś języka, już znasz składnie, umiesz zrobić proste pętle, ify i tak dalej, to kolejna rzecz, którą powinieneś zrobić, to eksperymentowanie z kodem. I to jest ta jedna z istotnych rzeczy, o której często niektórzy zapominają, że z kodem trzeba eksperymentować, żeby po prostu nauczyć się, jak on działa. Przerabianie dziesiątków czy setek tutoriali z internetu jest dosyć odtwórcze i w zasadzie uczysz się tylko tych rzeczy, które są w tych tutorialach. W tutoriale przede wszystkim nie zawierają takich rzeczy, które występują na co dzień, czyli błędów. Błędy, które występują, albo sytuacje, które musisz rozwiązać, żeby pójść dalej. Tutoriale zwykle prowadzą cię za rękę od punktu A do punktu B i nie ma tutaj właśnie tego elementu eksperymentowania. Natomiast eksperymentowanie daje ci taki jakby dodatkowy poziom zrozumienia tego kodu. Tak samo jak w życiu, gdy kupujesz sobie jakąś zabawkę, to najpierw zaczynasz jej używać w jakiś taki prosty sposób, opanowujesz podstawowe ruchy albo podstawowe funkcje, ta zabawka spełnia, a dopiero później zaczynasz z nią eksperymentować, tak żeby mieć po prostu więcej frajdy z używania tej zabawki. I tak samo jest z programowaniem. Żeby znaleźć jakąś przyjemność z tego, co się robi na tym początkowym etapie, to po prostu trzeba zacząć eksperymentować. Masz jakiś kod, którego już się nauczyłeś i teraz spróbuj go poprzestawiać, spróbuj coś usunąć, spróbuj coś dodać albo zaprogramować jakąś prostą aplikację. I na tym początkowym etapie najlepiej jest tworzyć jakieś bardzo proste aplikacje, które działają w command line. Możesz napisać sobie jakiś prosty kalkulator, który będzie coś obliczał, wykonywał jakieś proste operacje, trochę z nim poeksperymentować, nawet napisać jakąś prostą grę, która losuje liczby i próbować zgadnąć jakieś liczby, ewentualnie jakąś inną prostą gierkę w command line, która pozwoli ci się tak jakby trochę oswoić z kodem, poeksperymentować, pododawać różne opcje w tej aplikacji, tak żeby dawało ci to jak najwięcej frajdy z nauki. Kolejna rzecz, o której tutaj już też wspomniałem, to jest właśnie szukanie frajdy w tym programowaniu. Tak jakby nie osiągniesz tego przez przerabianie tych setek tutoriali, o których już wspomniałem. Natomiast eksperymentując, tworząc własne, proste jakieś rozwiązania, psując coś, naprawiając, możesz po prostu znaleźć coś fajnego w tym programowaniu już na tym początkowym etapie, zanim jeszcze tak naprawdę nauczysz się programować. Kolejna rzecz, na którą tutaj zwrócę uwagę, to jest to, że na tym początkowym etapie nie warto wchodzić od razu w jakąś naukę algorytmów, w jakieś struktury danych. Oczywiście warto poznać najprostsze struktury danych typu tablice, listy czy sety, bo ich się używa najczęściej i w zasadzie prawie zawsze się używa ich na co dzień, więc warto te struktury poznać. Natomiast algorytmy, jakieś wzorce projektowe na tym początkowym etapie, to nie warto się tego uczyć, bo bardziej się można wtedy zniechęcić do programowania, niż tak naprawdę się tym programowaniem zainteresować, bo po prostu są to dosyć nudne i żmudne w nauce rzeczy. Natomiast można się ich nauczyć trochę później, wtedy, kiedy już będziesz miał swobodę w pisaniu aplikacji i tak dalej. Wtedy można wrócić do pisania podstaw czy nauki podstawowych algorytmów, tych najpopularniejszych, tych bardziej skomplikowanych. Natomiast jak już pobawisz się tymi prostymi aplikacjami, to warto pójść krok dalej i napisać jakąś bardzo prostą aplikację, na przykład webową. Webowe aplikacje to jedna z najpopularniejszych obecnie aplikacji i warto zacząć właśnie naukę tutaj od pisania aplikacji webowych. W Javie do stworzenia takich prostych aplikacji webowych możesz użyć Spring Boota i do tego Timelifa, czyli systemu szablonów. Timelif nie jest już zbyt popularny, natomiast jeśli chodzi o naukę na tym początkowym etapie, to on jest bardzo prosty i naprawdę pozwala ci wejść w pisanie aplikacji webowych dosyć szybko. I możesz tutaj stworzyć na przykład jakąś prostą aplikację to do,
czyli to do listę, gdzie po prostu będziesz dodawał jakieś notatki. Nawet nie musisz tej aplikacji jakoś super dokładnie robić, czy nawet jej kończyć. Chodzi tylko o to, żebyś nauczył się tych podstawowych rzeczy, które robi się w aplikacjach webowych. Dopiero jak już opanujesz ten pierwszy etap tych budowania aplikacji webowych, możesz zastanowić się nad napisaniem takiej prawdziwej aplikacji, która będzie coś robiła, i skupić się nad skończeniem jej. I tutaj warto zastanowić się, jaką aplikację możesz stworzyć. Można tworzyć aplikacje webowe, można tworzyć aplikacje dla Internet of Things, korzystając z Raspberry Pi. Można też tworzyć jakieś aplikacje na mikrokontrolery, na przykład na Arduino. Można też tworzyć aplikacje Big Data, sztuczną inteligencję. Dzisiaj próg wejścia w wszystkie te nowoczesne technologie jest stosunkowo mały, stosunkowo niski, i w zasadzie każdy, nawet początkujący programista, może się już śmiało nimi pobawić, korzystając z tych przykładów, które można znaleźć w internecie. Można też nawet tworzyć jakieś proste gry, czy ewentualnie skorzystać z silnika Unity i stworzyć jakąś grę, korzystając z języka C#, który jest zresztą bardzo podobny też do Java, więc możliwości jest naprawdę wiele. I tworząc te aplikacje, warto skupić się na tym, żeby mieć z tego jak najwięcej frajdy. Dzisiaj wielu, zwłaszcza początkujących programistów, trochę tak ślepo podąża za rynkiem pracy i stara się uczyć tego, co wymaga od nich rynek. Kolejnych narzędzi, które gdzieś tam znajdą w ogłoszeniach o pracę, kolejnych narzędzi, o które ktoś pytał na rozmowie. Natomiast zapominają trochę o tym, że programowanie musi być przede wszystkim dla ciebie fajne, bo tak jakby ucząc się tylko narzędzi, ucząc się tego, co wymaga od ciebie rynek, to niestety to programowanie może być dla ciebie trochę za jakiś czas bardzo problematyczne. Patrząc tak zupełnie z boku, programowanie może się wydać takie trochę nudne, trochę monotonne, i w rzeczywistości trochę takie jest, bo siedzimy cały dzień przed komputerem, robimy jakiś kod, zmieniamy go, naprawiamy, powstają błędy, znowu naprawiamy, więc jest to dosyć monotonne i może bardzo szybko się znudzić, jeśli nie widzimy w tym czegoś fajnego. I właśnie dlatego mówię, że warto na tym pierwszym etapie budowania tych pierwszych aplikacji skupić się jednak na tym, co jest fajne, poszukać tego, co cię interesuje, co sprawia ci przyjemność, co sprawia ci radość. Ja jak pisałem swoją pierwszą aplikację i wreszcie coś udało mi się stworzyć, to pamiętam, jak wtedy po prostu cieszyłem się jak małe dziecko, skakałem z radości, bo udało mi się coś zrobić, i to uczucie tej fajności towarzyszyło mi przez bardzo długo, i ciągle starałem się szukać w programowaniu tych rzeczy, które mnie cieszą, które mnie bawią, które sprawiały mi przyjemność, a dopiero na drugim miejscu tak jakby skupiałem się na tym, czego ja się muszę nauczyć i po co się muszę tego nauczyć. Na pierwszym miejscu zawsze trzeba stawiać przyjemność z tego programowania, a nie tylko tak jakby skupiać się na tym, czego ja się muszę nauczyć, żeby dostać lepszą pracę, czego ja muszę się nauczyć, żeby w ogóle dostać pracę, i czego muszę się nauczyć, żeby zarabiać duże pieniądze, bo tak naprawdę nie o to w tym chodzi, bo z takim podejściem to można się bardzo szybko wypalić i do niczego to tak naprawdę nie prowadzi, więc trzeba szukać tej frajdy w programowaniu. I to już wszystko w tym blogu. Jeśli Ci się podobało, to zostaw łapkę w górę i ewentualnie zasubskrybuj mój kanał, jeśli tego jeszcze nie robił. Dzięki, do zobaczenia w następnym materiale.